chciałem pokazać, jak beznadziejne jest Arduino w stosunku do innych rozwiązań. Leży tu jakieś Arduino, ale zanim zacząłem pracę z Arduino, to szukałem jakiejś płytki, która by obsługiwana była przez Arduino z jakimś lepszym procesorem typu STM czy tam ESP. No, po długich poszukiwaniach znalazłem taką płytkę. Bo ważne było to, że miała ona spełniać jakieś tam wymagania i ważne, żebym ja ją miał u siebie w domu, żebym nie inwestował kolejnych jakichś tam pieniędzy, aby udowodnić, że nie jestem wielbłądem. No, poszukiwania dla takiej płytki, co obsłuży wyświetlacz szybko 320x240, to już spełzło na niczym. Oczywiście mówimy o wyświetlaczu kolorowym, 16-bitowym. Ale znalazłem w swoich zapasach płytkę, która obsłuży taki 160x160 czy mniejszy. No i później na tym się skupiłem. Porobiłem parę testów. Musiałem niestety wyjść do sklepu i po półtorej godzinie po powrocie okazało się, że nic nie działa z tym Arduino całym. No tu niestety Arduino nie zapisuje swoich ustawień w momencie, kiedy wybierzemy w Windowsie zamknij system. Więc potem wszystko trzeba na nowo ustawiać. Rozwiązaniem oczywiście jest zapisanie, właściwie zamknięcie tej aplikacji Arduino. No ale jak się o tym zapomni, to jesteśmy, jak to się mówi, w czarnej dupie. Poza tym inna rzecz. Tu trzeba wybrać sobie płytkę, z którą będziemy pracować. Tu już szczegóły. To jeszcze jakoś da się przeżyć. Ale jak zobaczymy te opcje, to pytam was, kto wie, jak je poustawiać. Ja wiem, ale ważne na przykład jest ta opcja, ważna jest ta opcja i ta, jeśli chcemy z seriala tam mieć te komunikaty, tak, serial.print coś tam. Kto wie, jak to ustawić bardzo szybko i prosto. Ja nie dam prostej recepty, bo jej po prostu nie ma. W wypadku płytek STM32 to dzieje się jakby automatycznie. Z automatu mamy to wszystko ustawione. A tu w Arduino trzeba być naprawdę fachowcem. I ja, który no, znam się na różnych prockach i tak dalej, musiałem chwilę czasu spędzić, aby to odpowiednio ustawić. No i kto mi teraz wmówi, że Arduino jest proste, łatwe i przyjemne? Nie widzę tego. To jest naprawdę duży problem, a zaraz wam pokażę jeszcze większe. Arduino przyjęło taką metodę, że nazwali sobie piny cyfrowe D, od 0 do ileś tam i oferuje prosek, znaczy mikrokontroler, i A0 do ileś tam. Pomijam fakt, że dla nich analogowe wyjście to jest wyjście PWM, co jest co najmniej chore. No ale dobrze. Mamy tu wyjście D9. Myślę, na tym filmie raczej nie będzie widać. Włączę dodatkowe oświetlenie, pewnie tam po chwili kamerę jakoś to tam ustawi, lepiej lub gorzej. Mam nadzieję, że nie jest na Arduino robiona.
Podłączone są tu piny, które odpowiadają D9, to jest PC7 tak naprawdę. Akurat dla tej płytki, czyli F401RE. I tu sobie zadeklarowałem, bo miałem kłopoty, no zacząłem szukać błędu. Niestety nie ma tu debugera, gdzie ten błąd można by namierzyć kilkadziesiąt razy szybciej, nie w ciągu godziny, dwóch, tylko w 5-10 minut. Więc zadeklarowałem w akcie rozpaczy sobie tu, zrobiłem dwie deklaracje, SS i SS1. I tu w softcie, jak widzicie, w jednym przypadku przy wysyłaniu 2 bajtów używam tego strobu SS. SS1 jest wykomentowany, a w drugim przypadku użyłem obu strobów. Efekt działania tego programu na analizatorze jest, no jest taki. Widzicie problem? Tu, gdzie była deklaracja tego SS, czyli D9, to jakby powiedziałbym dupa, tak? Czyli nie zadziałało. Gdy użyłem PC7, tak, tu zadziałało. Ale teraz zobaczcie, że jest to drugi kłopot, duży kłopot, bo ja się generalnie przymierzam do pokazywania, jak wygląda obsługa wyświetlacza kolorowego TFT, OLED, nie wiem, co mi wpadnie w rękę, przez Arduino na AVR-ze, później na STM32, a na końcu na STM32, ale bez użycia Arduino. I tu efekty na pewno będą, no, naprawdę oszałamiające, a już widzicie pewnie, co niektórzy, dlaczego. Tam była deklaracja zegara, tak? Bo tu, cały czas mówię, pracujemy z płytką STM32. No i para idzie w gwizdek. Jak w naszym rządzie, nie? Obiecują cuda, gówno z tego wychodzi. Jak ktoś przyjdzie, jak wygląda ten kod, to tu mam wysłanie 2 bajtów, tu natomiast bufora o 10 bajtach. I tak jak przy wysyłce pojedynczych bajtów, te przerwy, no, chciał, nie chciał, będą, tak wysyłając blok, tych przerw nie powinno być. A jak widzicie, czy wysyłamy sobie bajty, no te przerwy są większe, wysyłając blok, te przerwy są mniejsze, ale nadal jest to pewien kłopot, a zaraz pokażę dlaczego. Zwiększam do na przykład 25 MHz. Częstotliwość datkowania SPI. Oczywiście ja za diabła nie wiem w Arduino, z jaką częstotliwością pracuje procek. Ja mogę tylko domniemać, że pewnie z największą możliwą. Ale zaraz zobaczymy, co wyjdzie z tego przyspieszenia. Zwracam przecież uwagę, że kompilacja programu w wypadku z Arduino trwa zawsze długo. Dlaczego? Wygląda na to, ja tego nie sprawdzałem, ale wygląda na to, że zawsze jest kompilowany cały projekt. Mimo że zmiany poczyniono w jednym, dwóch plikach, cały projekt jest ponownie kompilowany. Mówiąc na moich filmach,
czasami, że o, teraz kompilacja trwa dłużej, bo będzie kompilowany cały projekt, no to tu macie zafundowane zawsze, zawsze kompilowanie całego projektu. Nie tylko zmian, które dokonaliście, tylko zawsze cały projekt. Przy normalnym działaniu, czyli czy tam AVR Studio, czy coś takiego, kompilowany jest tylko ten fragment, który uległ modyfikacji. Tu by trzeba wniknąć, jak dokładnie działa kompilator, ale prosta rzecz. Zmieniłem jakieś tam pliki, na przykład projekt ma 1000 plików, zmieniłem 2 pliki, w Arduino cały 1000 plików jest kompilowany ponownie. W wypadku innych normalnych środowisk kompilowane są tylko te 2 pliki. Potem trzeba dalej dojść do linkera i tak dalej, ale to już pomijmy. Ogólnie wygląda to tak, że używając Arduino zawsze kompilacja jest bardzo długa. No i zobaczmy, co osiągnęliśmy. No, niby tu mamy fajnie, 25 MHz, super, a przerwy, co się zrobiło? Mamy ogromne przerwy między bajtami. To oznacza, że Arduino nie używa DMA. I owszem, ta częstotliwość wysyłania danych jest duża, ale jak przerwy są dłuższe, bo to już na oko widać, tak? Mógłbym to kursorami mierzyć, ale na oko to mamy 1,5 razy dłużej. No dobrze, wezmę, użyję tych kursorów. No i co macie? A. Tak, tu mamy 2,2,7 MHz, tak? No to wezmę jeszcze kolejne kursory, które mi przerwę zmierzą. I ta przerwa tu, no, że tu mamy tak, tu kamerka zasłania. To przesunę ten ekran tu. Postawiłem kursor i mamy tutaj czasy, kiedy trwa transmisja i ile trwa przerwa, tak? W wypadku DMA ta przerwa jest praktycznie niezauważalna. A tu wyniki same mówią, co mamy. Czyli tragedia. W zasadzie w tej sytuacji ja powinienem w ogóle przerwać dalsze prace nad tym, aby pokazywać, że obsługa wyświetlacza, o, tu przygotowany jest, na AVR-ze będzie wolna i tak samo wolna będzie na płytce STM32. Dopiero użycie innych rozwiązań niż to, co oferuje Arduino, pozwoli na osiągnięcie, no, takich normalnych, uczciwych szybkości transmisji. Nie wiem, czy będę dalej się w to bawił, bo to jest takie udowadnianie, że nie jestem wielbłądem. Zrobiłem film na temat, dlaczego ta obsługa tych wyświetlaczy jest tak koszmarnie wolna. A tu na tyle mnie wkurzyło po prostu to, te wady tego Arduino tak mnie już zdenerwowały. Straciłem kilka godzin, aby w ogóle znaleźć płytkę, którą mam i na której mogę pokazać coś i na Arduino, i na STM-ie. Oczywiście najprościej wybrać najlepszą, kupić. No owszem, dobrze, a kto zapłaci za tą płytkę, która nie jest mi w ogóle do niczego potrzebna? No, nie ma chętnych, aby zapłacili za jakąś płytkę,
która ma dużo pamięci RAM dla STM-a i jednocześnie pozwala w prosty sposób podłączyć wyświetlacz. Poza tym nikt nigdy nie wie, gdzie sobie to Arduino buzdurało, na których pinach będzie miało jakieś tam sygnały. I generalnie ten test, który tu pokazałem, już mówi o tym, że zapomnijmy o sensownej obsłudze wyświetlacza przez Arduino. Choćbyśmy tam zapakowali, nie wiem, gigahercowy procek, to i tak będzie z tego kicha. No, być może jeszcze wrócę do tego tematu, postaram się wrócić, może coś tam z tego wyjdzie. Dużo zależy po prostu, co uda mi się uruchomić na tym badziewiu zwanym Arduino. Jeżeli zadziała mi to na tym STM-ie, a mam trochę obawy, ale gdyby zadziałało, to będzie jakiś punkt wyjścia, bo wtedy pokażę, że na AVR-ze działa to tak samo kulawo. No, że znam dobrze STM32, to i pokażę, jak może to naprawdę dobrze działać. Także to, że działa wolno Arduino, nie jest spowodowane szybkością mikrokontrolera, jest to spowodowane badziewiarskimi bibliotekami dla Arduino. Także mam nadzieję, że będą kolejne odcinki. Czas pokaże. Do zobaczenia.